Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Wojtek, a to jest oczywiście kolejny odcinek ze Stardew Valley. Witam was bardzo serdecznie w piątek, piąteczek, piątunio i moi drodzy, co dzisiaj? Dzisiaj widzę, że mamy cyganeczkę, aczkolwiek szczerze powiedziawszy nie mam zielonego pojęcia, czy jest jakikolwiek sens chodzenia do niej. Zważywszy, że w obecnej chwili mamy tak na dobrą sprawę wszystko u niej, w sensie może inaczej. Nic od niej nie potrzebujemy. O! Koteł, co żeś przyniósł? Jelly. Sympatycznie. Cieszę się bardzo. Kolejna jeszcze jedna rzecz. Pisaliście mi o dosie Starfruitów, że tutaj trochę nie bardzo ogarniam, ale słuchajcie, zauważcie jedną rzecz. 750 kosztuje jedno nasionko. Tak mi się wydaje chyba, bo to jest chyba cena nasiona. W sklepie. Natomiast jeden Starfruit jest za 825. Więc no na razie przerabiam te zwykłe, ale myślę, że te 50 sztuk nam chyba w zupełności tutaj wystarczy. I teraz tak, co my dzisiaj mamy do zrobienia? Standardowo przejdziemy się wszędzie, zobaczymy co i jak, 2 dni i 8 godzin, ojej, kupa czasu, ale zostawimy kilka na zrobienie kawy. No i widzę, że kilka rzeczy nam też zimowych jeszcze wyrosło, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, widzę, że mamy painter jeszcze i oak resin chyba. I wyrosły nam truskawki i wyrosła nam kawa, więc sympatycznie. Za 3 dni wyrosło nam jeszcze ancient fruity. Jak pamiętacie, potrzebuję chyba 4 albo nawet 5 do tego ukrytego bundla. W związku z tym... No, jakby nie patrzeć, będzie trzeba to ogarnąć, ale czy mi wyrosną złotej jakości? Absolutnie nie wiem. Raczej wątpię w to bardzo, chociaż wiecie, może się udać, może się udać. Siema. O, kości i węgiel, sympatycznie. Cały czas żałuję, że te drzewa nie są w stanie rosnąć, naprawdę. A, i pisaliście mi jeszcze jedną rzecz, żebym pozbył się całkowicie strachów na wróble, bo... To są rzeczy z foradża, więc one automatycznie nie będą przez kruki zjadane, co też oczywiście uczynię, bo będziemy mogli tutaj sobie miejsce ogarnąć. I tak wiem, nie poprawiłem tutaj tego fragmentu. Mówi się trudno i żyje się dalej. Dobra, pozbieramy wszystko. Co prawda nie mam już za bardzo sprinklerów chyba, jeżeli się nie mylę. Ale tak na dobrą sprawę moglibyśmy jeszcze może ze dwa zrobić. I tak słuchajcie, na wiosnę będziemy ich sporo chyba potrzebować, jeżeli tutaj chciałbym trochę więcej zrobić, więc teoretycznie potrzebuję 3 sprinklery jeszcze. Teraz tak, strachy na wróble. Dobra, na razie zostawię tutaj. Tutaj mam kolejną kolekcję, część w sensie. No i teraz wiecie co? Tak się zastanawiam, bo mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jest ich 8. To jest 7, to jest 8, 7, pierwszy z 8, drugi z 8, czwarty z 8. Czy ja jestem w stanie? Nie jestem w stanie sprawdzić chyba Scarecrowów, bo one się chyba po prostu nazywają Scarecrow, tak? Rarecrow, 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 Rarecrow. A, to są Rarecrow. No dobra, czego my tutaj nie mamy? Ten mamy, ten mamy. Ten się kupuje od krasnoluda. A ten skąd? Ja nie wiem, czy to nie jest czasem Rarecrow z tego pierwszego festiwalu wiosną. I nie mamy jeszcze tego Rarecrowa. Kosmity. Na to by wychodziło. Na to by wychodziło. Jeszcze się upewnię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czyli 8 mi brakuje. No to w sumie się zgadza. Więc tutaj dobrze byłoby to mniej więcej jakoś ogarnąć. Ale to jeszcze zobaczymy. Dobra, potrzebuję tak, tak, tak. 3 potrzebowałem. Wait, gdzie to są sprinklery? Dobra, 3 sprinkleryki. Sprinkleryki, tak, tak. 3 ogarniamy. I wydaje mi się, moi drodzy, że to będzie chyba już taka końcówka sadzenia tutaj przeze mnie. Spróbujemy po prostu zasadzić to, co jesteśmy w stanie. Więcej ogarniać nie będziemy, bo jest to zbędne. Nie chcę więcej, słuchajcie, sprinklerów tutaj. Może nie tyle, co marnować, bo mówię, i tak najprawdopodobniej wiosną dobrze będzie, jeżeli ogarniemy ich więcej jeszcze.
Ale co nie zmienia faktu, że... No dobrze by było to ogarnąć. Czekajcie, tutaj jeszcze mamy Winter Seeds. Mamy kilka geod. Można byłoby w sumie pójść je rozbić u Clinta, chociaż może nie jest to jakoś wybitnie duża ilość. I musimy te skrzynki koniecznie ogarnąć. Pisaliście mi, że ja mam gdzieś skrzynki w skrzynkach. Ale nie widzę. A, tu są. Wiecie co, ja sobie jeszcze jedną tutaj skrzynkę postawię. Myślę, że tutaj niech będzie i może wrzucimy tutaj nasiona i te rzeczy, które przetwarzamy. Chociaż wydaje mi się, wiecie co, że 50 starfruta chyba nam wystarczy. Nie wydaje mi się, żeby tam było więcej, jeżeli chodzi o nasionka. Ale mogę się mylić. Dobra, czekajcie, jeszcze tak, zostawimy kawior. Musimy się zabrać za te do tworzenia w ogóle kawioru, bo mamy tego naprawdę, kurczę, wiecie co, coraz mniej. Mam 21 przynęty, to też nie powiedziałbym, że jest jakoś wybitnie dużo. Ale będzie trzeba koniecznie zacząć robić tutaj jakikolwiek porządek. Dodatkowo też dzisiaj chciałem kupić u Robin tutaj ogarnięcie budynku, więc może zadzwońmy do niej i zobaczmy, ile to kosztuje. Hello, hello, Robin. Czekajcie, house upgrade. 150 hardwooda i 50 tysięcy. No, teoretycznie stać nas na upgrade tego domu, ale z drugiej strony nie widzę sensu tego robić teraz. Building upgrade cost. I teraz tak, będziemy potrzebować nową stodołę i to jest 6350 drewna, 150 kamienia. Dobra, to jesteśmy w stanie zrobić. Chyba 350 kamienia i 150 drewna, albo na odwrót, więc wezmę wszystko, bo już zapomniałem. Dobra, weźmiemy... O Jezu, moje gardło. Weźmiemy całość i teraz tak. Kawkę poproszę i co my tutaj mamy? Tutaj mamy i tutaj mamy. Więc oczywiście od razu kawę wstawimy. Niech nam się przetwarza, będzie nam łatwiej podróżować. Ale widzę, że jeszcze jedną będziemy mieli. Dobra, spoko. To na razie to odłóżmy. Zajmiemy się resztą tutaj farmy i pójdziemy chodzić. Zastanawiam się też bardzo, wiecie co, czy nie pójść może do kopalni na pustyni, spróbować chociaż trochę tutaj ogarnąć sobie Prismatic Sharda. Może wypadnie, może nie wypadnie, może zdobędziemy sporo geod, bo jak pamiętacie, mamy już tutaj ten upgrade, więc zobaczymy jeszcze. Aczkolwiek to by trzeba było kupić jednak trochę tych... trochę bomb trzeba byłoby jeszcze kupić. Chociaż moja kasa się po prostu topi w trybie ekspresowym, ale spokojnie, dojdziemy do pół roku, to powinno być elegancko. Jeżeli dobrze też pamiętam, za rubiny chyba będziemy mieli możliwość wymiany... Wymiany na Spicy Eel i chyba też inne jedzonko, jeżeli się nie mylę, ale to swoją drogą. Czekajcie, ja coś miałem zebrać. Aha, mieliśmy zabrać rzeczy tutaj do foradża. Wiecie co, wezmę może... Dobra, wezmę 10 sztuk. Ja będę robić te nasiona na bieżąco, żebyśmy tutaj nie przedobrzyli zbytnio. Dobra, i wydaje mi się, że to będzie chyba za dużo. Dobra, zróbmy 40 na razie. Zobaczymy, czy wystarczy. No będzie potrzebne nam więcej, ale to będziemy, słuchajcie, robić na bieżąco po prostu. Tak będzie chyba najbezpieczniej i najlepiej. Dzisiaj jeszcze też pójdziemy do Williego, bo jeżeli dobrze pamiętacie, w poprzednim odcinku zapomniałem pójść, a on nam dał informację odnośnie tego, że jest już dostępne jego zaplecze, gdzie będziemy mogli naprawić statek na Ginger Island, więc trzeba byłoby to zrobić. No dobra, jeszcze dwa i to chyba powinno wystarczyć. Oj, nawet tam chyba... A nie, dobra, idealnie. Dobra, 10 zostało. Tutaj widzę za 4 dni, tam gdzieś coś widziałem za jeden dzień chyba, więc...
będzie git. Dobra, na razie zostawię to tutaj. Całą resztę zostawmy. Nie, nie w ta skrzynka tutaj. Dobra, zostawmy jeszcze zupę z... A, nie zostawię zupy z algi, ale może jednak, bo tutaj musimy zrobić tak. Tu są chyba kapelusze. A, jeszcze jedna rzecz. Jak pójdziemy dzisiaj do Robin, zobaczę, czy mogę u niej kupić komodę. Jeżeli będziemy mogli kupić komodę, to ja przeniosę do niej wszystkie możliwe ubrania i zrobi się... Chociaż w sumie nie zrobi się jakoś wybitnie dużo miejsca u nas, ale zawsze, zawsze to coś. Dobra, mamy kolejny, widzę Dark Mayonnaise. Fajnie, kurki widzę sobie tutaj radę dają, ale my będziemy kupować niedługo świnki i tutaj też muszę oszczędzać trochę hajsy, jeżeli chcę ogarnąć, słuchajcie, więcej świnek. Bo one są pieruńsko drogie. Może zobaczymy, co z zaistniałej sytuacji wyjdzie. No dobra. Powiedzmy, że ogarnięte. Dzisiaj nie będę się tutaj za bardzo wysilać, chyba żeby cokolwiek robić. Dobra, to zostawiamy tak. Kamień mam, wszystko mam. Dobrze, czyli teraz jest tak. Kierunek Robin, zadania żadnego nie mamy, no oprócz projektu dla Robin. Więc tutaj będziemy musieli jeszcze, no niestety, do zakazanego lasu pójść. Teraz tak, poproszę Triple Shot Espresso. Albo wiecie co, może nawet pójdziemy teraz. Teoretycznie powinniśmy się wyrobić. Ale jak już tutaj jestem, to pójdziemy. Przy okazji zobaczymy, co cyganka ma do sprzedaż. Absolutnie nic ciekawego. No niestety, tutaj z zimą w Stardew, no... Jakby nie patrzeć, niestety jest ten problem, że tych pieniędzy zarabia się mało. Pamiętajcie o tym, że ja mam... Tu dosyć duże zapasy wszystkiego, więc też nie będzie jakoś wybitnie źle dla nas. Także w razie W to się po prostu coś tam jeszcze posprzedaje, gdyby nam brakowało na przykład na świnki, więc na razie skupmy się na jednym. Później myślę, że też i tak zarobimy dosyć sporo, głównie tutaj wiosną za pomocą truskawek. Co do truskawek, to ja też kupię upiera lepsze nawozy, żebyśmy po prostu mogli zarobić jak największe ilości hajsiwa. Dobra, jest druga po południu, powinniśmy do Robin zdążyć dojść, więc teraz kierunek... Teraz kierunek... Robin. Ale pójdziemy, przejedziemy się kolejką, będzie troszkę szybciej. Jeszcze jedna taka rzeczka. My, jeżeli dobrze pamiętam, nie wyłowiliśmy ryby chyba jednej na bagnie Wiedźmy. Tak mi się przynajmniej wydaje, gdzie tu jest kolekcja. Tak, nie wyłowiliśmy jednej ryby, więc będziemy musieli dzisiaj jeszcze skoczyć sobie na to bagienko. Na razie chyba z Cool Cavern dzisiaj się za bardzo nie udamy, ale spróbujemy może po naszej kopalni pochodzić, bo i tak mamy zwiększoną szansę na Omnigeody, więc gdzieś tam jest delikatna szansa. Dobra, teraz tak, Hardwooda zostawiamy. Mam 201, ale my i tak będziemy musieli Robin oddać 80, więc nawet jakbym bardzo chciał, to nie jestem w stanie zupgrade'ować dzisiaj domu. Dobra, cyk, minesy. Mam nadzieję, Robin, że będziesz miała otwarte jeszcze. Oczekajcie, bo są robaki. Wszystkie robaki będziemy kopać, które mniej więcej widzimy. No, nam się po prostu przydadzą, bo kilka artefaktów mi jeszcze brakuje. Nie sprawdziłem dalej, czego konkretnie mi brakuje, gdzie to możemy zdobyć, ale myślę, że... Sebastian, możesz się przesunąć, bo chciałbym wejść do domu twojego! Dzięki. O! Cześć, żono przyszła. Ale mamy z tobą scenkę, widzę. Aha. Czy to jest Marlinda? Czy to jest coś nowego? Nie mogę sobie, nie przypominam sobie, słuchajcie, tej scenki, przyznaję się bez bicia.
Greetings, Maru. Oho, przyszedł tatuś. Marilda, okej. Excuse me. Aha, sztuczna inteligencja, świetnie. My freedom, dobra. Czy ten robot gdzieś ucieknie, wyjdzie? To jest very good question. Właśnie, jest jeszcze jedna rzecz, którą ja bym chciał sprawdzić i może zrobię to, słuchajcie, teraz. Ponieważ, jeżeli dobrze pamiętam, jedna rzecz, którą chcę dostać, otrzymać, jest ukryta w pewnym miejscu. Czekajcie, to nie to. To nie to. To jest to, to nie to. Super cucumbera potrzebuję, właśnie. Więc wiecie co, właściwie jak dzisiaj nie idziemy do Skull Cavern i nie będziemy tutaj mieli zbyt dużo roboty, możemy się przejść po tych wszystkich miejscach, gdzie są poukrywane niektóre statuły, plus zobaczyć, czy jestem w stanie ogarnąć właśnie kwestię związaną z Super Cucumberem. Mam nadzieję, że nam się uda, mam nadzieję, że nam się ogarnie. Dodatkowo zastanawiam się cały czas, kiedy będziemy mieli możliwość kupienia upgrade'u od Robin, który będzie dotyczył... O, lecimy w kosmos. Który będzie dotyczył ułatwień w podróżowaniu, czyli będziemy mogli przechodzić pomiędzy niektórymi lokacjami dużo, dużo łatwiej. Poleciała Marilda. Trochę taki Iron Man, nie? Wersja Stardew Valley. I'm so impressed with your inventions. Oczywiście, że jestem dumny. Ale wiesz co, Mary, jakbyś była moją żoną, to mogłabyś wymyśleć coś takiego, żeby nie używać sprinklerów, ale żeby jakiś sprinklirda... Żeby jakaś sprinklirda nam podlewała wszystko. Myślę, że to byłoby ciekawe. Dobrze, siema Robin! Moja droga, potrzebuję od ciebie kolejną stodołę. Teraz tak. Zdaję sobie z tego sprawę, że te zwierzęta tutaj są ułożone... tak nie bardzo. Spokojnie. Myślę, że w ostatnich paru dniach miałem od niej... A, mogę. Dobra, czekajcie. Ona na pewno coś powinna mieć tego typu. A nie ma dzisiaj. Bo pamiętam, że było coś takiego jak komoda i tam można było trzymać wszystkie rzeczy, ale widzę, że no nie bardzo mi się to dzisiaj ogarnęło. Dobra, idźmy na... Idźmy do swampa. Jedźmy i spróbujmy, słuchajcie, wyłowić tą rybkę. Mam nadzieję, że się uda w miarę szybko, bo mam... 21 przynęty, więc to jest niestety niezbyt dużo. Ale może nam się uda wyłowić w miarę szybko. To ogarniemy sobie oczywiście całą ręką algi. Tak, tak. Typowe. Jeszcze muszę zobaczyć... chociaż Super Cucumbera w sumie możemy wyciągnąć z naszej...
Możemy go w sumie wyciągnąć z naszej, z naszego fishponda, tak na dobrą sprawę, bo i tak mamy 10 sztuk. Więc myślę, że wrócimy na farmę i zobaczymy, czy ja gdzieś nie mam może schowanego. Jeżeli nie, to nie będziemy go nawet wyławiać w wodzie, tylko po prostu weźmiemy sobie jednego z fishponda. Dobrze, ale ja bym prosił rybkę. I to tak asap. To jest 4:50, a chciałbym jeszcze kilka rzeczy zrobić, gro. Będę bardzo wdzięczny. Nie, chcę alg. Słuchajcie, jeszcze jeszcze tak, jak skończymy teraz budować tutaj pierwszą, tą drugą stodołę. Moje gardło jest tragedią. Zrobimy sobie jeszcze jednego fishponda, tylko właśnie będę musiał się... O, w mordę jeża. Nie, uciekaj mi, rybo. Ale jesteś complicated. O Boże. Nawet nie wiem, jaką trudność ma ta ryba w wyławianiu. Ale no, jak sami widzicie, łatwa nie jest. Ale dobrze. Kolejna ryba do naszej kolekcji to jest Void Salmon. Więc w związku z tym tak, zostają nam trzy ryby z Ginger Island, legenda z wiosny, no i niestety ryba z lata, więc do lata nie zdobędziemy kolejnego Stardropa niestety. No ale cóż, mówi się trudno i żyje się dalej. Teraz tak, co do Secret Note'ów. Zaraz, czekajcie, sprawdzimy. To już zrobiliśmy. Za Community Center musimy pójść. Mamy też od domu Alexa. To też zrobiliśmy. Plus jest jeszcze jedna, ale ona no jeszcze mi nie wypadła, a wiem tak na dobrą sprawę, gdzie ją można zrobić, więc to zrobimy właśnie to z Super Cucumberem. Więc wróćmy sobie na farmę, tak? A, i moi drodzy, jeszcze jedna rzecz. Zastanawiam się, czy od drugiej pory roku nie zacznę, słuchajcie, używać tego skrótu do tablicy. Myślę, że od drugiego roku to nie będzie głupi pomysł, żeby zacząć używać. Mówiłem też jakiś czas temu, że wrzucę moda na automatyzację skrzynek, ale wiecie co, stwierdziłem, że darujmy sobie to. To jest zbyt mocne ułatwienie. Natomiast jeżeli chodzi o moda tutaj właśnie na ogarnięcie tych wszystkich rzeczy... Czekajcie, czy mam jakąś zdublowaną rybę? Oprócz blobfisha? Chyba nie bardzo, bo chciałbym... Chociaż w sumie... A, to jest do missing tego, to nie, 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 musimy zostawić, zapomniałem zupełnie. Dobrze, właściwie to wiecie co, możemy do tej skrzynki wrzucić wszystkie te rzeczy, które będą mi potrzebne. Dinosaur Mayonnaise, Prismatic Shard, Ancient Fruity, Void Salmon i Kawior. Kawior tu gdzieś powinien być chyba w tej skrzynce tu. Tak, jest kawior. Ogarnijmy sobie jeszcze, będziemy zbierać te złote Ancient Fruity. Więc to też sobie może właśnie wrzućmy wszystko tutaj, niech to na mnie czeka. Teraz tak, posortujmy jeszcze tutaj rzeczki wszystkie. Dobra. Dobrze, słuchajcie, to skoro musimy mieć Dinosaur Mayonnaise, pójdziemy chyba jednak, wstawimy do jajka dinozaurów. Muszę pomyśleć, co zrobić z tymi farmami. Jeszcze naprawdę nie mam zielonego pojęcia, słuchajcie, i nie wiem, gdzie jeszcze umieszczę. Ale to na spokojnie, powinniśmy to ogarnąć. Dobra, mamy w sumie dwa jajka, no jest okej, dobra, to ja je wszystkie przerobię, albo nie. Wszystkich nie przerobimy, zostawmy sobie dwa tak po prostu i może jajka jeszcze tutaj wrzucę, jak już tutaj jestem. To już niech to wszystko się przerabia. O, tu nie wzięliśmy rzeczy, okej, zapomniałem. Dobra. Więc teoretycznie jest git. To teraz tak, potrzebuję jednego super cucumbera, ja go wyjmę. One i tak sobie odrosną, więc mamy i takich 10, więc tu nie powinno być problemu. Plus jest takie, że te ryby można wyłowić od razu, nie trzeba się bawić w żadne minigierki. Po prostu są. Dobrze, więc teraz tak. W
pierwszej kolejności pójdziemy sobie za Community Center. Tam będziemy mieli bodajże chyba statuetkę Unionów, jeżeli dobrze pamiętam. Kolejną rzeczą to będzie tutaj od domu... Och, kama, o, schadzka typowa. Że romansik kwitnie. No to chyba już raczej nie będzie sekretu. Tell everyone. Nie, no zachowajmy to w sekrecie. Jak już za pierwszym razem go nie ogarnęliśmy na zasadzie pokazania jego spodni, to myślę, że niech tak zostanie. Także secret secretów. Dobrze, zerknijmy sobie może jeszcze na tablicę, czy nie ma żadnego zadania. Nie ma żadnego zadania. Dobrze, to teraz tak. Dostaliśmy informację w Secret Note, że za Community Center coś na nas będzie czekać. I ja mniej więcej wiem, w którym to jest miejscu. To trzeba tak się do ściany przytulić. O, iść cały czas na dole i użyć Killofa. Czy tutaj? O tak, w tym miejscu jest... A, Stone Unimo, tak. Więc mamy kolejną tutaj, jak sami widzicie, ładną tom. Teraz pójdziemy zrobić sobie to zadanie odnośnie, bo ja tego nie, przyznam się szczerze, że tak, wiem mniej więcej gdzie to jest, ale nie robiłem tego na zasadzie przejścia, więc myślę, że sobie to zrobimy, tylko chciałbym zrobić sobie tego zdjęcie, tak będzie najprościej. Nie wiem, czy wy też tak robicie, że zawsze robicie zdjęcia monitora, ale ja zawsze tak robię, także to jest ten dom. I teraz tak, my musimy się poruszać po linii prostej, dopóki się nie zablokujemy nigdzie, tak? Czyli to mamy tutaj, potem jest w górę, potem jest... nie. Wait a second. Czekajcie. Czy my powinniśmy na pewno zacząć w tym miejscu? Od tej kropki? To jest na pewno ten dom. Albo to nie jest ten dom, moment. Nie, no raczej na pewno niebieski. Nie jest to dom burmistrza. Wiecie co, chyba coś mi tu nie pasuje. Będę szczery, coś mi tu nie pasuje, bo teoretycznie zaczynamy stąd. Mamy iść w lewo, a może ścieżką? Nie, no dobra, tutaj do góry, teraz... Nie, coś tu jest nie tak. Do góry, potem znowu w dół, tak, w dół, tak. Nie, 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 tu jest coś nie tak. Tu jest zdecydowanie coś nie tak, powiem wam szczerze. Wiecie co, nie mam zielonego pojęcia na jakiej zasadzie to, chyba że może faktycznie to jest chodzenie ścieżką, ale nawet jeżeli to by było chodzenie ścieżką, to to i tak mi absolutnie nic tutaj nie da. Dobra, ja to będę, chyba że to jest może od domu, nie, od domu burmistrza na pewno nie. Wiecie co, będę musiał zobaczyć i przeanalizować na jakiej zasadzie to działa, bo powiem szczerze, że mieliśmy już wcześniej taką, dotyczyła ona tutaj przejścia się właśnie takiego od momentu, miejsca kropki zielonej, a tutaj jest zupełnie... Tutaj jest jakby zupełnie co innego. Ciężko jest mi stwierdzić. Nie wiem, co to ma znaczyć. To takie tutaj... No nie wiem, sprawdzę jak to zrobić na YouTubie, bo... Nie będę ukrywać, że jestem trochę zdziwiony, że to tak działa, ale jest okej. Okay. Dobrze, teraz tak, tutaj jest kolejna skrzyneczka, do której musimy właśnie wrzucić Super Cucumbera. Dzięki temu otrzymamy statuetkę... HMTGF. Generalnie nie wiem w sumie jak to nawet rozszyfrować, ale wydaje mi się, że to jest Harvest Moon.
Tak mi się coś wydaje, ale mogę się mylić. Harvest Moon TG, co znaczy, albo, co, albo to jest zupełnie absolutnie co innego, nieważne. Dobrze, słuchajcie, wracamy na farmę, bo tutaj no nie zrobię tego zadania. Spróbuję je w następnym odcinku zrobić tak, jak należy zrobić, ale sprawdzę tego Secret Note'a, na pewno go sprawdzę. To jest Secret Note numer 19, więc sprawdzę, jak to trzeba iść, bo jestem bardzo ciekaw. Naprawdę jestem bardzo ciekaw. Bo jak z reguły każdy szliśmy wiadomo w jaki sposób, tak tutaj widzę, że jest problem. Dobra, zostawmy tutaj nasze figureczki. Pójdźmy jeszcze po ten majonez, bo powinien się już zrobić i może nawet wstawię kolejny. Właściwie może jeszcze bym te sery wstawił albo coś tutaj. O, jest. Dinosaur Mayonnaise. Jestem w sumie ciekaw, jak smakuje majonez z dinozaura. Dobra, 4 i 2, bo mamy 6. Nie myślę w ogóle, że dobrze będzie posprzedać. Nie, wróć tu majonez. Ja myślę, wiecie co, że ten majonez sprzedam po prostu. To chyba nam się już do niczego nie przyda, więc ja to po prostu sprzedam. I może te sery też są sprzedane. Zobaczymy, ile zarobimy. No, trochę zarobimy, jakby nie patrzeć, bo... Dobra, cyk, cyk. Goat cheese, cloth. I teraz jeszcze wstawmy może 5 lat szmilków. Dobra, idziemy. Dobra, sprzedamy to i zobaczymy, ile zarobimy. Aczkolwiek nie wydaje mi się, żebyśmy jakoś wybitnie dużo. Chociaż 8 tysięcy? 12 tysięcy, 5 tysięcy, 7,5 tysiąca, 2 tysiące, nie jest źle. Dobra, i duck mayonnaise, więc to są na razie 4 rzeczy mamy. Nie musimy mieć wszystkich, więc jakby nie patrzeć, myślę, że wykluczę na pewno wino, bo nie mamy tej piwnicy nieszczęsnej, więc nie będziemy w stanie go w ogóle postarzyć. Dobra, mayonnaise, duck mayonnaise, void mayonnaise, cheese, cloth. Dobrze, sprzedane. Także dzisiaj zarobimy tylko to, co zarobiliśmy na tym. O! Co to dzwoni? Telefon? Co to dzwoniło? Nie mam zielonego pojęcia, co tu się wydarzyło. Nie wiem, lodówka mi dzwoniła? Nie wiem. Dobra, ale zarobiliśmy 45 tysięcy, więc myślę, że tutaj można się do Skull Cavern będzie wybrać niedługo. Także zobaczymy. Ale to oczywiście w następnych odcineczkach. Także moi drodzy, ja za dzisiaj dziękuję. To by było na tyle. Trzymajcie się. Bye, pa. No i co? Film się skończył, ale to oczywiście nie koniec. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych dwóch odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, klikając mój awatar i zapraszam was też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Trzymajcie się, cześć, pa, pa.